Dawno go nie było, ale... Witajcie! Dzisiaj przedstawiam siewnik najnowszej generacji. Także dzisiaj spróbujemy... Nie wiem, czy on działa, czy nie działa. Trzeba sprawdzić. Kręci się. To już jest dobrze. On gdzieś tutaj powinien mieć wałek. O, jest. I wałek się ładnie kręci. Zobaczymy, czy zadziała. Łańcuch jest do tego pewnie, żeby go nie ukradli. Tutaj trzeba trochę to oczyścić. Zaraz się tym zajmę. Przewrócimy go. O tak. Trzeba założyć rękawiczkę. No i zobaczymy, może zrobimy jakąś próbę siewu. Tylko najważniejsze jest to, żeby tutaj o te ta zatyczka działała. O. Dobra, siewnik czysty. Teraz tylko czy te zatyczki działają. O ty kurde. Tu nie chcę. Może to jest zakręcone. Dobra, idę po substancję. Bo widzę, że to nie będzie takie proste. Tu jest jeszcze jedna dźwignia. Ale to jest urwane tu. Trzeba będzie go po prostu ręcznie zamknąć i tak zostawić. A jeżeli się nie da tym siać, no to trudno. Będę musiał zorganizować od kogoś, pożyczyć. Ale taki jest plan, ponieważ ten siewnik, co tu stoi, on wymaga jeszcze przygotowania. Nie mam tyle czasu. O, tu jest, on ma fajnie tutaj te graczki, widzicie, grabki do zagrabiania, tą belkę. No ale tutaj jeszcze parę tych lejków będę musiał wymienić, bo te gumy są już takie sparciałe, nie tego, a poza tym to jest całkiem dobry siewnik, zobaczymy, ale jego użyję, no nie teraz, bo jak mówię, nie mam takiej możliwości, żeby go zdążyć przygotować. I tyle, on na razie zostaje tak jak jest. Dzisiaj się spróbujemy zająć tym. Najpierw jeszcze, jeszcze będę musiał brony przygotować, bo no brony to proszę ja was, podstawa. Bo jak już posieję, no to trzeba to zabronować jakoś. Także też je połączę, pospinam i jeżeli tym się uda, no to dzisiaj tym robimy. A jeżeli nie, to normalnie 60 idzie na dalsze, jak to się nazywa, bronowanie ciężkie. Tam został już niewielki kawałek do skończenia. No, zestaw przygotowany do siewu. Wałek sprawdzony, wszystko się ładnie kręci. Tutaj worek gorczycy przygotowany również. Dzisiaj mówię próba, pół worka będę chciał wysiać. Zobaczymy, jeżeli pójdzie dobrze, no to wysieję cały worek, mam miejsce. Także, o, taki ładny zestaw. Nadaje się do roboty? No myślę, że się nadaje. Ale jeszcze odpalimy, zobaczymy jak to działa. Musi być na luzie zawsze. 100 razy wolę to sprawdzić. No i zobaczmy teraz. Wałek włączymy. O. To co? Można jechać. No, zajechaliśmy na miejsce. Opuścimy trochę, chociaż może jak wejdę sobie tutaj na górę, to nie trzeba będzie tego opuszczać, zrzucę z błotnika. I zapakujemy na razie na próbę połowę. Jeszcze tylko ustawię tutaj ciągnik tak, żeby było od razu na polu. Mniej więcej 6 metrów, bo taki powinien mieć rozrzut. Sprawdzimy. Raz, dwa, 3, 4, 5,
6. O, i tu będzie mniej więcej środek. Taka odległość, muszę zapamiętać to mniej więcej. Zobaczymy. Także siadamy, odpalamy maszynę. Ciągnik ustawiony na miejscu. Teraz otworzymy worek. Nie chcę go zniszczyć, więc go tutaj po prostu otworzę delikatnie. No dobra, tutaj kawałka odetnę, tam nie będzie tragedii. No i tutaj ma być tego w tej chwili 12,5 kg i ten kawałek powinien być elegancko obsiany. Widać, że gorczyca jest ładna, czysta, jest ok. Teraz włączamy i jedziemy. No i siejemy! Trochę kawałek obsiany. Powiem wam, że to nie jest takie proste ustawić ten siewnik. Siewnik, tą siewkę, bo to nie siewnik. Ale teraz tam zmniejszyłem to jeszcze dosyć mocno. I no musi sobie to z tym poradzić. W każdym razie teraz zaczepię brony. O. I teraz to wezmę ciapka i ciapkiem to, słuchajcie, przebronuję, żeby to było od razu już jak należy. O, to trzeba wszystko tutaj pozapinać. O. No tu jest na krótsze, ale to widzicie, powiem wam, że ta brona to jest leciutkie maleństwo. Tamta to jest krowa. Tak bym sobie nie podniósł ani pola tam nawet. Jak tutaj nawet ramę podniosę. Dobrze. Teraz to gdzie to jest ten. O. Raz. To teraz to jeszcze trzeba połączyć. Jest tutaj. O, tam jest połączone. O, tutaj słabo widzicie, tego ucha nie ma. Oj, będzie bieda tutaj. Tego się obawiam. To jest. To się zapnie jak już będzie na tym. Trzeba teraz tylko jeszcze to ramię tu zaczepić. A to już w ogóle widzę, jakaś taka afera jest z tym. O.
I to trzeba. Aha, tu jeszcze. Widzicie to. Ale czemu to tak jest dziwnie jakoś? O. Jakoś to tak. One się tu powinny położyć, a nie chcą. No widzicie, to nie do końca są tak zrobione te brony. Trzeba przy nich trochę pogrzebać, bo te powinny się położyć, o, na luzie. Tylko te nie chcą. A nie chcą przez ten łańcuch. Odczepmy to. Nie tak. Zobaczymy, czy ten łańcuch zdejmę, czy się położą. Położą się. Trzeba będzie po prostu po założeniu to po prostu pospinać, ale dobra, widzę, że to jest tutaj. Jedno co trzeba będzie zrobić, to ten, o, tu, tutaj to ucho i tutaj. Dobra, idziemy po ciapka. Tak, to prawda. Ursus C325 w tym odcinku. Dawno go nie było, ale będziemy nim bronować. Tutaj wysiałem w tej chwili, o, pół hektara. Mówię, cała filozofia polega na tym, żeby dobrze ustawić tą siewkę. Ale tutaj zapiąłem bronę i zaraz to przebronujemy. Nie tak prędko, bo mi się, widzę, tutaj jeszcze zaplątały. O, o, a tutaj też coś. O. Tu mam obawy, czy mi to nie wyskoczy. Będę musiał chyba zrobić z tymi bronami taki porządek, jak z tamtymi ciężkimi. Oj, nie chcę z bójki.
jednak nie będzie orał, znaczy bronował. To nie o to chodzi. O. Tu jeszcze pyk. Ale nie mogę wrzucić. Co? Się odpięły. No trzeba to samo pospawać wszystko i kurde spokój będzie. Chociaż może to tutaj będzie lepiej. O.
przeniesiemy. Oj, bida, powiem wam, z tymi wonami. Za te się wezmę tak samo jak za tą ciężką. Bo tak to, panie, nie pobronujesz. Tak, to wsiadaj, wysiadaj. To nie o to chodzi, ludzie. Tu zapięte, tu nie zapięte. I co, i żebym tak stawał co chwilę, tutaj na tym dolnym. O ty kuna. O. O to co? To tutaj. To tutaj. I to jeszcze. Jakby się. Aha, bo to się tu wlazło pod spód. O, cyk. I tu cyk. Czy to sięgnęło to bliżej. O. I cyk. Dzwonek też jest. No i dobra, na jedynce tutaj trzeba, bo tu będą takie trochę doły, górki. No to tylko kawałeczek tutaj do tego. Teraz to podniesiemy. O nie, 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 nie. O. Znowu standardowo bronę podwiesić.
O. Już się jeszcze troszeczkę, albo nie będę się cofał, bo się znowu wypnie, a po co mi to? Dobra, jedynka.